Dobra. Próbujemy zobaczyć, co się dzieje. Mało, bardzo mało jest gier, gdzie nie mamy do czynienia z oszustwem. Niestety, gra Diablo 3. Gra Diablo 3 na konsolę. Pozwala ci na modowanie swoich przedmiotów dowolnie jak chcesz, ponieważ przedmioty są zapisywane na... Kurwa, ten hegemon, kurwa, tak mi się kurwa. Przedmioty są zapisywane na konsoli, a nie na serwerze Blizzarda. I... No teraz ten kurwa wyjdę, bo nikt nie gra. Możesz sobie stworzyć jaką chcesz, kurczę, postać, co tylko ci się życzy, to dla mnie jest po prostu... Takim strzałem troszeczkę w kolano dla ludzi, którzy stworzyli tę grę. Sami sobie strzeli w kolano, tak? I przede wszystkim dla osób, którzy chcą grać w tak zwany legit. Bo... Chodzisz do gry i człowiek ma 1000 DPS-u i co maksymalny paragon, co ty z nim zrobisz? Jak widzicie, postać nie umiera tak łatwo, szybko. Nie zdaje też super mega damage'u. Nowa trucizna robi rolę. Oczywiście postać, kurczę, ma wiele do zrobienia jeszcze, tak naprawdę, bo nie jest to wszystko tak idealne, jest dużo jeszcze przedmiotów do zdobycia, ale... Tak jak kiedyś gra w Modern Warfare 3 na komputerze. Nigdy nie wiedziałeś już później, czy ktoś jest oszustem, czy nie. Ze względu na to, że ludzie byli po prostu albo dobrze, albo po prostu byli oszustami. No i tak... No proszę. Jakim cudem to zostało zabite w ciągu sekundy, się zastanawiam. No i tak... Ogólnie chciałem tu przedstawić tylko swoje postać, więc skończę to i po prostu sobie wyjdę, bo... Najlepiej po prostu to co już ustaliłem parę razy, wejść po prostu na forum Blizzarda i napisać, szukasz ludzi, którzy grają po prostu legit. I tak znaleźliśmy parę osób, którzy kurczę grają. No ale to wiadomo, no nie grasz na tyle, ile oni chcą, to już po prostu oni się kosują ze znajomych, tak? Bo tu jest na takiej zasadzie, że często podczas wypadania przedmiotów. Wypadają prezenty dla nich. Nie wiesz. No wiadomo, kurczę, no. Im więcej masz znajomych, tym mniejsza szansa, że wypadnie ci akurat do tego, z którym grasz, tak? Ale nie może tak się rozdrabniać, bo... Bo nie po to ma się, kurczę, znajomych, żeby wysyłać tylko do jednego. No ja mam na przykład tutaj... Jednego takiego znajomego, z którym grałem, bo reszta po prostu sobie krąży wokół gier, no i nie gra, no ale prezentalnie wypadają po prostu usunę ich znajomych i... Jak widzicie, na
tych szczelinach nefalemów. To graniczy z cudem. Żebym padł, musiałbym, kurczę, nie wiem, nie atakować, bo bym nie wyssał wtedy życia. Tak. To był przez atak. Ojej, oh yeah, ojej, oh yeah, co to? Wow. Sztyngsla. Czarodziejki. Oczywiście to jest utręka 6. Żeby nie było. No cóż, tutaj już. Strażnik. Not enough spirit. I must wait to use that ability. Tarcza? Po chuj mi tarcza. No i tak to było pięknie. No to chyba padnę, bo się wpierdoliłem w tajemnego strażnika. A goddammit, ale lagi, kurwa, no ludzie mają takie chujowe połączenia. Ja myślałem, że to ja mam, kurwa. Kurwa, łączy sztywne jak ze stolicy, kurwa. Tu patrzę, że ludzie to po prostu... No cóż, czas spadać, bo są lagi. No cóż, niedługo więcej będę postać lagi, co to kurwa jest, Patian. Niedługo będę robił więcej postaci. Mam jeszcze parę w zanadrzu. Szykujemy się, okej, okay, zidentyfikujemy rzeczy, może uda nam się. Parę rzeczy było jeszcze z poprzednich gier. Sztynks. Sztynks, Maximus. O właśnie, to jest przedmiot, który powoduje podczas rzucenia dzwonu tego konkretnego, że się rzuca na wroga. Tarcza. Sztynks. No, dwa pierścionki, może jakieś będzie ciekawe. Signet. Leorika. No i to by było na tyle, no. Niedługo zrobię jeszcze krzyżowca, który jest po prostu wykrzony na maksa. I oczywiście moją ulubioną postać, czyli Łowcę Demonów. Dziękuję bardzo.